dzisiaj weekend, górzysty teren, biorę kapuzę, bo wieje jak cholera, a bohaterem naszego dzisiejszego odcinka jest Hyundai Galloper drugiej generacji, autko z 2001 roku i tak jak to już Wam napisałem na Facebooku, jeżeli nas śledzicie, jeżeli nie, to Wam to mówię teraz, samochód jest tak piękny, że aż brzydki, zarazem wspaniały, toporny, kwadratowy i tak możemy cały czas o nim, tak do jutra i tak dalej, i tak dalej. Druga generacja, czyli od 98 roku początek produkcji, zakończona w 2003 roku. No po prostu, tak jak mówię, samochód na bazie Pajero, ale chyba się niezbyt zaczął sprzedawać, nie był zbyt dużo bardzo popularny w naszym kraju, stąd po prostu wózek, no mało popularny, niedoceniony i rzadko go można spotkać na naszych drogach, tak na przykład Rawkę czy Pajero, czy powiedzmy jakiegoś tam Patrola. Tak mówię, no samochód 15 lat, słuchajcie, ale udało nam się zdobyć egzemplarz naprawdę zadbany, naprawdę jak widzicie auto raczej nie widziało nigdy terenów, dróg poza asfaltowych, w bardzo dobrym stanie wózek, ładny lakierek, niezniszczony, niepoobijany, nieuszkodzony, samochód świeżo sprowadzony, także myślę, że ktoś, kto będzie nim dalej jeździł, eksploatował, będzie o niego dbał, ponieważ o te auta trzeba dbać, jeżeli ktoś dba, to ma, to te auta się nie psują. Silnik jaki tutaj mamy, to jest 2,5 litrowa jednostka turbo diesla, ten 105-konny. Tak więc tak się jedzie topornym, kwadratowym Hyundaiem Galloperem. Siedzi się jak na kozie, jak na kwadratowym stołeczku. Wszystko tu jest kwadratowe i kęciate. Tak mówię, samochód ma dopiero 15 lat, dopiero albo aż 15 lat, ale to jest 2 lata przed zakończeniem jego produkcji w 2003 roku. Jak widzicie, wszystko tutaj pięknie, fajnie wygląda. Jak w starym, nie wiem, nazwać to polonezie, czymkolwiek. Jest kwadratowe, toporne, ciężkie, plastikowe, brzydkie, jak ten cały samochód. Ale siedzi się wysoko, siedzi się pewnie, wszystko fajnie widać. Auto jest niedocenione w ogóle na naszym rynku, bardzo mało jest tych samochodów. Samochód nie jest autem, który, nie wiem, zrewolucjonizował rynek samochodów czteronapędowych i tak dalej, wręcz przeciwnie. Tak mówię, to wszystko jest nic innego jak Pajero, jak Mitsubishi Pajero. Akurat drugiej generacji, ponieważ Galloper wyszły w 91 jako Pajero 1, a w 98 jako Pajero 2, w 2003 roku. Koniec. Mało popularny samochód. Ale tak mówię, można, da się go lubić. Jeżeli ktoś ma zadbany egzemplarz, taki właśnie jak ten, to nie będzie narzekał. Samochód prosty w konstrukcji, dość wytrzymały silnik turbo diesla, który no, pozwala na to, nie, że pojedziecie nim szybko tym samochodem nie pojedziecie szybko, bardzo krótka skrzynia. Natomiast ja to już sprawdziłem, Wam muszę powiedzieć, nie będę Wam tego pokazywał, to jest niezgodne, ale to sprawdziłem. Na sztywnym holu zapięliśmy skanie z naczepą, ciągnik siodłowy i ciągnęliśmy tym autem bez problemu, także swoje potrafi, tak? No i tak jak mówię, akurat auto, w którym się znajdujemy, ostało się, tak my przez te 15 lat u właściciela w bardzo dobrym stanie, jest niezniszczone, niewytargane. Jak tutaj widzicie, czujemy się jak w Boeingu 737. Oczywiście wyposażenie, które tutaj widzicie, nie jest wyposażeniem standardowym, ktoś je dołożył, czyli dużą kolorową nawigację, jest pilot do radia, jest telefon, wszystko, mamy nawet ogrzewanie postojowe, Webasto, tak dalej, także naprawdę jest super. Jedynie z standardu, no to mamy tutaj, prawda, poduszkę, mamy pełną elektrykę, przód i tył, elektryczne lusterka, jest klimatyzacja, prawda, także jakiś tam pakiet standardowy jest, plus tam ktoś sobie coś tutaj dołożył, jakieś gadżety i tak dalej. I w porównaniu z tym całkiem fajne auto na wypady. Tak, tutaj sobie jedziemy w piękne, górskie, górzyste tereny, blisko Słowacji. I myślę, że samochód może się podobać. Choć tak jak mówię, jest tak toporny, tak kwadratowy, jest tak brzydki, że aż piękny bym powiedział. Ale pierwszy raz mam okazję Wam pokazać takiego czteronapędowca z napędem tutaj normalnie dołączanym, prawda, z blokadami, nie jakimś tam elektronicznym badziewiem.
no, samochód nie pierwszej młodości, tak, prawda, bo 15 lat, już ma już za niedługo 16, jesteśmy już blisko końca roku, ale jedzie, jedzie, wygląda fajnie, sztywno bujamy się tutaj tak tym samochodem na wszystkie strony. Mamy takie wrażenie, że na zakręcie wylecimy z tego samochodu, tak, że za chwilę wylecimy bokiem, ale prowadzi się przewidywalnie. Oczywiście nie polecam nim jechać szybko w jakichś łukach, drogach, zakrętach, ponieważ samochód jest dość duży, jest ciężki, jest wysoki, jak to auto terenowe z napędem na 4 koła, ale do takiej spokojnej, normalnej jazdy po drogach asfaltowych to zupełnie wystarczy. Zobaczcie, możemy z nim tam wjechać w te góry, w te wzniesienia i to jest właśnie auto do takiej jazdy, prawdziwy taki samochód, a nie jakiś tam badziew. A w środku mamy elektrykę szyb, jest także elektryka lusterek, prawda? No i wszystko, jak nie wiem to nazwać, w nysce, jak w starych samochodach 4x4, wszystko jest takie kwadratowe, topowe. No oczywiście auto jest doposażone, słuchajcie, mamy ogrzewanie posterowe Webasto, mamy piękną kolorową nawigację, to już wam powiem podczas jazdy, ze sterowaniem z pilota, mamy telefon Nokii, jest oczywiście na pokładzie i klimatyzacja, piękne, dobrze grające radyjko Blaupunkta, no i tak jak mówię, pięciobiegowa manualna skrzynia biegów, krótka dość, no i tutaj mamy, prawda, zmianę napędu na 4 z eduktorem i popatrzcie się, 15-letni samochód całkiem w dobrym stanie, niezniszczony, nie wywalony, nie wybity, widać, że ktoś dbał o ten samochód, czyli robił to, co trzeba z tym samochodami robić, żeby one się oddzięczyły fajną, miłą jazdą. Teraz wam pokażę bagażniczek jeszcze, tylna kanapa, słuchajcie, wchodzi się bardzo, bardzo, jest bardzo wysoko, ja wam to spróbuję pokazać teraz tutaj, o, prawda, tak, mamy koło, tak, żeby wejść do tego samochodu, no trzeba się troszeczkę, jak to się mówi, przydałyby się te tutaj schodki, trzeba się tutaj troszeczkę nagimnastykować, żeby do niego wejść, ale piękny kolor tapicerki chciałem zauważyć, wspaniały po prostu, ktoś, kto ją tutaj projektował i te kolory, te wzory w ogóle, to jakiś musiał być wirtuozo po prostu, nie? No ale tak mówię, samochód całkiem w dobrym stanie, nic nieuszkodzone, niewymęczone przez te 15 lat. Ktoś sobie go normalnie jeździł, eksploatował i taki wózek miał, tu by się przydała jakaś konserwacja, to już widzimy, ale wiadomo, auto zjechało do Polski, więc konserwacja takiego samochodu to jest naprawdę rzecz niezbędna, jeżeli ten samochód ma tutaj dalej być w eksploatacji na naszych terenach. Kółko zapasowe z tyłu, standardowo. Galoper. Jakieś tutaj, prawda, zębem czasu nadgryzione, widać ogniska korozji. Jakieś przytarcia, obtarcia są, ale jak na 15 lat uważam, że auto jest w bardzo dobrym stanie. A, tylna kanapa przesuwna, słuchajcie, składana. Jest całe Webasto, bagażniczek dość spory, zawsze coś tu możecie sobie władować. Oczywiście można sobie też zamontować tylny rząd siedzeń, jak widzicie, 7-osobówka. I taki kwadratowy, topowy samochód. Tak to mniej więcej wygląda. Także, no, tak wygląda serce w komorze silnika naszego Hyundai'a. 2,5 silnik diesla doładowany. No, kultura pracy przyzwoita, jak beczka, jak stała beczka, ale ładnie, ładnie. Powiem wam, że słuchajcie, jedziemy 30 na godzinę, całe 30 na tych wybojach. Jest efekt taki, jakbyśmy za chwilę mieli się przewrócić albo wylecieć z tego samochodu. Autentycznie takie są wrażenia z jazdy galoperem. A jest bardzo wysoki, jest bardzo miękki, tak? Duże grube opony, małe felgi. No auto praktycznie no, jakiejś tam trakcji nie ma żadnej, jeżeli chodzi o jakieś testy łosia, czy omijanie przeszkody z dużymi prędkościami. Na szczęście ten samochód dużych prędkości nie rozwija, ale tak my ponad 100 nim można lecieć lekko, czy 120 i wtedy już jest grubo. Jeżeli coś chcecie ominąć, to pamiętajcie, że samochód się wam może bardzo dziwnie zachować. Jest wywrotny po prostu, mówiąc krótko.
inne samochody, na przykład jak Grand Vitara czy Rawka, są niskie, mają szerokie koła, niżej osadzone, to troszeczkę bardziej się sztywniej trzymają, czy jak Infiniti, że jeszcze mamy możliwość zmiany twardości zawieszenia, a tutaj nic, to jest wszystko tak, jest rama, tak dalej, sprężyny, a moc za to, no i wszystko, to tak po prostu jedziesz, tak, że jak ktoś pod wpływem będzie siedział jako pasażer, to zwróci wszystko, nie, także super. Ale widoki mamy piękne, pięknie się nam jedzie, jesteśmy w idealnym terenie. Tak samo, powiem wam szczerze, ostatnio wziąłem naszą HRV w te miejsce. Nie miałem odwagi nią tu wszędzie gdzieś wjechać w jakichś błotach. Zakamarka, a tym Hyundaiem bez problemu wjeżdżamy, nic się nie dzieje, bez żadnego skiza. Wiem, że wyjedziemy, nic mu się nie stanie, przejedzie nam i nie będzie żadnych problemów z samochodem, zarówno jak i z napędem, żeby się gdzieś zakopał i tak dalej. A ta HRV-ka, przepraszam, CRV-ka, a takie bardziej, żeby sobie z jakiś piaseczek przejechać, a nie wyjechać w nim w jakieś błoto czy coś, także to takie delikatne auto, za to jest po prostu typowy taki klamor, kwadrat, ciorowóz terenowy, oczywiście do pełnego auta terenowego, więc powiem mój kolega Rafał, który się zajmuje offroadem, powie, że mu dużo brakuje, nie jest podniesiony, nie ma filtra powietrza przeniesionego w miejsce, w które powinien mieć typowy terenowy samochód przeniesiony, ale do takiego podstawowej jazdy, gdzieś poza drogą, jakiś offroad, w zupełności ten samochód wystarcza. A tak mówię, wystarczy aż 30-40, słuchajcie, można go prawie wywrócić. Na prostej drodze, znaczy dwa ruchy kierownicą lekkie i go wywrócimy. Ale pewnie jeździ się nim przyjemnie, tylko tak mówię, jeżeli chcecie auto terenowe, którym również chcecie jeździć na asfalcie, z dużymi prędkościami, gdzieś w trasy, to ten samochód się nie nadaje. Oczywiście w trasę on się nadaje, ale nie pojedziecie nim szybciej, jak tam powiedzmy 110-120, to jest jego max, raz, że skrzynia, silnik, tak dalej, prawda? Dwa, że jego też masa i tak mówię, jego totalny brak trakcyjności, jego wywrotność. Tak mówię, no samochód nie należy do tych, które są sztywno przyklejone do drogi, ale jedzie się tym autem naprawdę śmiesznie się nim jedzie, ale dość ciekawie bym powiedział, tak? Naprawdę coś fajnego, słuchajcie, nie chcę go gdzieś tu wjeżdżać w jakieś błotniste tereny, tak dalej. Nie ukrywam, że samochód jest świeżo przywieziony, będzie zmieniał właściciela, dlatego nie chcę go uciorać, nie chcę go ubrudzić, uszkodzić gdzieś tak dalej. Gdyby to było auto stricte dla nas, tak, przeznaczone finalnie, to byśmy sobie już nim dzisiaj tutaj szastali po jakichś tam bezdrożach, górach, czy odwiedziłbym mojego kolegę Rafała w Żabnicy, tam gdzie oni po prostu to co oni wyprawiają. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, pokażę wam fajny film z offroadu w ich udziale, w ich wykonaniu, co ci panowie robią ze swoimi autami, takimi już profesjonalnymi. Także dzisiaj sobie tak nim jeżdżę luźno, jakiś tam błotku, piasku i tak dalej, jakichś tam drogach poza asfaltowych, ale nic więcej, słuchajcie, dlatego że tak jak mówię, chciałbym, żeby to auto trafiło do nowego właściciela w takim stanie, w jakim on jest dzisiaj, bez żadnych uszkodzeń, w takim bardzo dobrym stanie. Ale tak jak mówię, no jedzie się śmiesznie, komicznie tym samochodem, zupełnie inaczej niż samochód typu Multivan czy coś, inaczej niż na przykład ta nasza Honda CRV, czy nawet Rawka, jedzie się bardzo nim śmiesznie, że tak powiem, inaczej, zupełnie inny styl jazdy, styl prowadzenia naszego Hyundai'a. Na końcu taka dość ciekawa informacja związana dokładnie z tym modelem auta, które wam teraz pokazuję. Auto od pierwszego właściciela, serwisowane od początku do końca jego jeżdżenia, czyli do 2010 roku do 90 tysięcy, obecnie 110 na liczniku. No i cóż się takiego działo, że auto nie jeździło? Słuchajcie, w 2010 prawdopodobnie po śmierci właściciela żona wymeldowała ten samochód, postawiła go w szopie, przykryła i to autko po prostu do zeszłego tygodnia stało 5 lat ponad nieużywane, niejeżdżone. Stąd być może jego taki ani inny stan tego samochodu, taki mały przebieg. Także samochód, mamy to potwierdzone ponad wszelką wątpliwość, że w 2010 roku został wymeldowany i tak postawiony, jak zresztą to było widać, zakurzony cały, przyśniedziały, ale też swoją drogą no, jest taki, a nie innym stanie, także mam nadzieję, że to tylko będzie in plus, że nic się z tym nie będzie działo i nowy właściciel będzie się cieszył równie dobrze tym samochodem, jak ja dzisiaj miał głupawkę i frajdy z jazdy tym oto klamorowatym galoperem.